Dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, Wysoka Izbo. Z tej informacji, którą uzyskaliśmy, dowiedzieliśmy się, że nadmierna prędkość jest przyczyną wielu wypadków. Ta nadmierna prędkość jest bardzo często rozwijana w miastach, w centrach miast, gdzie kierowcy po zapaleniu się zielonego światła nagle przyspieszają, wjeżdżają na skrzyżowania, na których mają pierwszeństwo i nie zwalniają do przepisowych prędkości, tylko przekraczają kilkakrotnie dopuszczalną prędkość. Są miasta, które zmieniają organizację ruchu, między innymi Gdańsk, który zlikwidował kilka tysięcy znaków, wprowadził organizację ruchu polegającą na tym, że drogi są równorzędne. Do skrzyżowania dróg równorzędnych kierowcy zawsze podjeżdżają wolniej, bo muszą uważać na innych kierowców ruchu drogowego, czy użytkowników ruchu drogowego. To wymusza ograniczenie prędkości do dozwolonej prędkości 50 km na godzinę w centrach miast, czy w miastach na terenie zabudowanym i powoduje, że kierowcy jeżdżą uważniej i ostrożniej, co zmniejsza ilość wypadków, czy choćby potrąceń na skrzyżowaniach pieszych, czy przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniach. Panie ministrze, czy na przykład są proponowane zmiany sposobu nakładania mandatów na tryb administracyjny, żeby ułatwić też ściągalność tych mandatów, żeby ułatwić możliwość ściągania mandatów nakładanych na kierowców? I czy na przykład nie rozważacie też możliwości takiej, żeby zwiększyć uprawnienia Straży Miejskiej, która mogłaby też kontrolować kierowców, którzy właśnie wymuszają pierwszeństwo na pieszych przechodzących po przejściach dla pieszych? To jest bardzo ważna sprawa, bo ja wielokrotnie interweniowałem w policji, żeby przeprowadziła akcję kontrolowania no właśnie kierowców, którzy kompletnie nie zwracają uwagi na pieszych, którzy wchodzą na przejścia dla pieszych. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj, panie ministrze, możemy podsumować wojnę z terroryzmem, która od ataków na WTC kosztowała Polskę blisko 5 miliardów złotych. Zginęło w tej wojnie, nie w wojnie, ale od ataków terrorystycznych 4 tysiące osób na całym świecie. W Polsce ginie tyle rocznie w wypadkach, a my no w jakiś sposób bardzo łagodny nad tym przechodzimy. Powinna być bardzo mocna kampania. Rząd powinien bardzo mocno nastawić się na promocję bezpiecznego poruszania się po polskich drogach. Dziękuję bardzo.